Przyjaciele siedzieli w jednej ławce w gimnazjum Batorego. Obaj zmarli 30 marca 1943 roku. Dziś spoczywają w jednej mogile i pod jednym krzyżem. Oto była życie nieśmiałość, a odwaga, gdy śmierć obrosła, umrzeć przyjdzie, gdy się kochało, wielkie sprawy głupią miłością. Młodzi ludzie nadal prowadzili kolejne akcje dywersyjne, do których należało na przykład uwolnienie więźniów z pociągu pod Celestynowem czy rozbicie strażnicy granicznej w miejscowości Sieczyn. W tej akcji 20 sierpnia 1943 roku zginął przyjaciel rudego Janka, Tadeusz Załacki z Osiem. Szare szeregi walczyły oczywiście także w Powstaniu Warszawskim. Harcerze Jezuchy podzieleni zostali na trzy grupy wiekowe. Oprócz najstarszych, działających w dywersji, swoje zadania otrzymywali też młodsi. Z inicjatywy Orszy, drużyną Zawiszy, powierzono pocztę powstańczą. Chłopcy do 12 roku życia przekazywali ludności, tym żołnierzom i ich rodzinom, wiadomości o bliskich. Nieco starsi harcerze inspirowali samopomoc sąsiedzką, świadczyli pomoc samarytańską, strażacką i opiekuńczą. To była ich służba. Najstarsi, a czasem także ci z młodszych grup wiekowych, walczyli z bronią w ręku. Większość z nich oddała życie za ojczyznę, swoje rodziny i kolegów. Tylko 11 uczestników akcji dożyła końca II wojny światowej. Dwóch został zamordowanych już po wojnie w Polsce Ludowej przez UB. Drożach przez lasy moczary, leś tych chłopców szło oddziały szare, w zimnym wietrze, w deszczu ciemną nocą. Po co wam to, chłopcy, było? Po co? Poprzez pola, zaśnieżone drogi, na nierówną walkę, na bój z wrogiem, karabiny w przemarzniętych rękach. Po co, chłopcy, była wam ta męka? Utrudzeni, głodni i spragnieni, gdzieś wśród lasu siadali na ziemi i śpiewali pieśni przy ognisku. Po co, chłopcy, było wam to wszystko? Czy to w mróz, czy w upał, czy to w dzień, czy w nocy, wędrowali, patrząc śmierci w oczy. Wielu życie młodym zapłaciło,
Po co, chłopcy? Po co wam to było? Umierali z ran w straszliwej męce. Pan nie jeden, by nie powstać więcej. Biały krzyż pozostał nad mogiłą. Po co, chłopcy? Bo tak trzeba było. I dalej idą w cień z duchami, a jak gdyby to szczęście było, idą smętne. Lecz wy, coście mnie znali, w podaniach przekażcie, żem dla ojczyzny sterał moje młode lata, a póki okręt walczył, siedziałem na maszcie, a kiedy tonął, z okrętem poszedłem pod wodą. Lecz zaklinam, niech żywi nie tracą nadziei i przed narodem niosą oświaty kaganiec, a kiedy trzeba, na śmierć idą po kolei, jak kamienie przez Boga rzucane na szaniec. Jednak zostanie po mnie ta siła fatalna, co mi żywemu na nic tylko zdobi czoło. Lecz po śmierci będzie was gniotła niewidzialna, aż was, zjadacze chleba, aniołów przerobi. Chowałam go z wielką troskliwością, dbałam o jego bogactwo umysłowe, dbałam o to, żeby był godnym obywatelem tej Polski. Mówiła o swoim synu Zdzisław Bytnar na antenie Polskiego Radia w audycji Cisławy Błaszkowskiej. Tak chciałabym iść z wami w przyszłość. Przypomnijmy, w nocy z 22 na 23 marca 1943 roku został aresztowany przez Gestapo. Jego ojciec aresztowany razem z nim. Zmarł podczas ewakuacji obozu Auschwitz w 1945 roku. Był brutalnie bity podczas przesłuchań w siedzibie Gestapo w Alei Szuma. Podczas przewożenia do więzienia na Powiaku został 26 marca 1943 roku uwolniony w akcji pod Arsenałem przez oddział grup szturmowskich Szarych Szeregów. Zmarł 30 marca 1943 roku w szpitalu wolskim w wyniku rozległych obrażeń, jakich oznał podczas śledztwa. Jan Bytnar został w 1943 roku pośmiertnie mianowany harcmistrzem, porucznikiem i oznaczony Krzyżem Walecznym. Jest pochowany w kwaterze batalionu Zośka na cmentarzu wojskowym na Powiązkach w Warszawie. Ojcze Niebieski, któryś jest obecny z nami wszędzie, Ty serca nasze trzymasz w dłoni i wiesz, co z nami będzie. My drobne kwiatki z Twoich pól, wznosimy nasze głosy, miłości swej nam zostać zwól i czystość daj nam rosy. Daj też serduszkom naszą moc, być promykami Twymi. Daj jasnym gwiazdkom świecić noc dla smutnych na tej ziemi. Na koniec zapraszamy panią dyrektor do wręczenia zwycięzcom nagród w konkursie z życia i działalności Jana Bytnara Rudego. Nagrodzeni są uczniowie w dwóch kategoriach wiekowych. Klasa od drugich do czwartych
i klas od 5 do 7. Nagrodę fundował Instytut Pamięci Narodowej w Rzeszowie. Wszystkim uczestnikom gratulujemy. Moi drodzy, na samym początku powiem wam, że macie pięknego patrona szkoły. Chłopaka, który urodził się zupełnie niedaleko stąd, w małej wiosce, a swoim życiem spowodował, że dzisiaj wszyscy w Polsce o nim wiedzą. Bardzo dziękuję za przygotowanie całej Akademii i opiekunom i tym wszystkim, którzy tutaj deklamowali, opowiadali nam, pięknie śpiewali. Moi drodzy, mam nadzieję, że będziecie brali przykład z naszego patrona. Po pierwsze, był człowiekiem, który bardzo, bardzo kochał swój kraj i za to oddał życie. Po drugie, był naprawdę świetnym, prawdziwym przyjacielem. Do samego końca nie zdradził nikogo. Dziękuję też pięknie za udział w konkursie, że staracie się, że zgłębiacie wiedzę i zdobywacie nagrody. Zapraszam tutaj do siebie Krzysztofa Migę. Krzyś, moje gratulacje. Krzysztof zdobył pierwsze miejsce. Drugie? Drugie miejsce. Zakładam okulary. Brawa dla Krzysztofa. Poproszę Dagmarę Baszcz. Dagmara, moje gratulacje. Dagmara zajęła trzecie miejsce. Uwaga! Pierwsze miejsce. Mateusz Pietrzak. Mistrz w dziedzinie życie i działalność Jana Bednara Rudego. Mateusz, moje gratulacje. Ja pięknie dziękuję. Proszę do siebie Milenę Marię Leś. Milenka zajęła trzecie miejsce w konkursie. Drugie miejsce Piotr Kulczyk. Zapraszam. No i fanfary. Pierwsze miejsce. Mistrz. Karolina Ząbek. Dziękuję wam bardzo wszystkim. Dziękujemy uczniom, nauczycielom i dyrekcji za obejrzenie i wysłuchanie montażu słowo-muzycznego poświęconego Janowi Bednarowi.